publio.pl Najlepsze e-booki, audiobooki, eprasa. Wydawnictwo Filia przedstawia Alex Dal Po jej odejściu. Czyta Wiktoria Wolańska. Dla najbardziej przebojowych kobiet jakie znam. Marien, Fevzie, Emanuel, Sylvie, Brigitte oraz Anastazji. Część pierwsza 1. Adrian Stoi wśród drzew na obrzeżach boiska szkolnego. Za chwilę rozlegnie się dźwięk dzwonka, a dzieci pobiegną do oświetlonego budynku. Dobrze zna te drzewa. Dzięki dotykowi z łatwością rozróżnia pnie. Najbardziej lubi trzy wysokie sosny, które wyznaczają granice terenu szkolnego. Wśród ich nisko rosnących i gęstych gałęzi znajduje się przyjemna i cicha przestrzeń. Czeka w milczeniu, aż ostatnie dziecko znika za rozsuwanymi drzwiami, a potem wymyka się ze swojej kryjówki i biegnie szybko przez pusty plac. Zwykle udaje mu się zająć miejsce w ławce w chwili, gdy nauczycielka wchodzi do pomieszczenia i zamyka za sobą drzwi. Siedzi z przodu, pod oknem. Uznali, że tak będzie najlepiej. Lubi swoje miejsce. Widzi z niego ciemne zimowe niebo i ledwie poruszające się światła samochodów, które toczą się po autostradzie. Czasem nad miasteczkiem przelatują samoloty, dzięki czemu może je obserwować tuż po starcie Storb. Ryk silników momentalnie zagłusza głos nauczycielki. Gdy przygląda się, jak lecą w górę, wyobraża sobie. Że siedzi w środku i zamiast wyglądać przez okno w szkolnej sali, patrzy przez okno samolotu, obserwując szkołę. Wie, dokąd lecą wszystkie samoloty z Torb. Już dawno zapamiętał rozkład lotów, dzięki czemu czeka na nie z niecierpliwością jeszcze przed startem, pragnąc ujrzeć 0820 KLM City Hopper lecący do Amsterdamu, albo 0905 Widro Fokker 10 do Bergen. Ze swojego miejsca przy oknie widzi duży, brzydki budynek szkoły, wciśnięty między fabryki farb blisko wody, a drzewa wyznaczające granice szkolnego terenu. A wśród drzew dostrzega ukrywającego się tam chłopca, który czeka na koniec przerwy. Nauczycielka wie, że on potrzebuje takich przerw, tych chwil, gdy może wyglądać przez okno i zatracać się w myślach, dlatego zostawia go w spokoju. Dzieci czasami komentują coś wrednie albo udają dźwięk samolotu, gdy widzą, że wygląda przez okno. Jeden z chłopców, Stefan, regularnie rzuca kulkami z papieru w tył głowy Adriana, ale on nie reaguje, nigdy się nie odwraca. Mama powtarza, że tacy dręczyciele to w rzeczywistości słabi ludzie, którzy próbują podebrać siłę lepszym i silniejszym, ale nie do końca jej wierzy. To brzmi trochę jak coś, co dorośli mówią, żeby dzieci czuły się lepiej. Nauczycielka opowiada o różnych gatunkach zbóż i sposobach ich uprawy. Na tablicy rysuje proste obrazki przedstawiające pszenicę, jęczmień, żyto i kukurydzę. Adrian uważnie przerysowuje obrazki do swojego zeszytu, ale nie czuje się dzisiaj najlepiej, a jego ręka drży, gdy przeciąga ołówkiem po kartce. Jest poniedziałek, a jemu zawsze jest trudno tego pierwszego dnia w szkole po weekendzie spędzonym w domu z mamą. Wczoraj razem upiekli cynamonowe bułeczki, jego ulubione, a ich cudowny zapach unosił się dzisiaj rano w powietrzu, gdy siedział w kuchni przy stole i jadł śniadanie, obawiając się chwili wyjścia do szkoły. Obserwował, jak długa wskazówka zegara przesuwa się po tarczy. Gdy dotarła do piątki, trzeba było wyjść. Mama już wyszła, a jego czekał dwudziestominutowy spacer w ciemności i zimnie. To mu jednak jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Problemem było to, że szedł do szkoły. Czy wiecie, na czym polega zapylenie krzyżowe? pyta Marii, nauczycielka. Lubi ją. Jest dla niego miła i dokłada wszelkich starań, żeby czuł się komfortowo. Raz, na początku roku szkolnego, po naprawdę kiepskim dniu, odciągnęła go na bok i powiedziała łagodnie. Wiesz, Adrian, dobrze jest być takim jak ty. Chcę podnieść rękę i odpowiedzieć, bo wie, na czym polega zapylenie krzyżowe. Ma jednak świadomość, że to niemożliwe. Słowa po prostu by nie padły. Jego głos nie byłby w stanie ich ponieść. Czuję, że Marina na niego patrzy i ma świadomość, że prawdopodobnie jako jedyny zna odpowiedź na to pytanie, ale unika jej wzroku. Spojrzenie komuś w oczy jest dla niego bardzo trudne, czasami nawet niemożliwe. Proces nawiązywania takiego kontaktu to po prostu za dużo. Czuję wtedy pieczenie. Czasami potrafi spojrzeć w oczy mamie, bo jej oczy są tak podobne do jego, że odnosi wtedy wrażenie, jakby patrzył w lustro, ale nawet wówczas musi się naprawdę namęczyć, żeby to zrobić, przygotować się na chwilę, gdy ich spojrzenia się spotkają. Rozbrzmiewa dzwonek oznajmiający koniec lekcji, a on natychmiast czuje przeszywający go strach. To za wcześnie ledwo przyzwyczaił się do przebywania w ciepłym i oświetlonym budynku po długim spacerze w ciemności i siedzeniu w ciszy między drzewami, a już jest czas na pierwszą przerwę. Dzieci zrywają się z miejsc i pędzą do drzwi. Adrian wstaje powoli i powłóczy nogami, kierując się w stronę wyjścia z sali. Wprawdzie nie chce wychodzić na zewnątrz, jednak nie zamierza ryzykować, że zostanie w klasie sam z chłopcami. Nie jest też w stanie znieść myśli o współczuciu Marii, jeśli nie opuści ławki. Może mu się poszczęści i zdoła uciec między drzewa. Skręca za róg, unikając spojrzeń dzieci, skupiając wzrok na linoleum, potem na prostokątnej szybce wstawionej w drzwi na końcu korytarza. Jest dziewiąta trzydzieści, a świat na zewnątrz zalewa piękne światło w głębokim odcieniu niebieskiego, które sprawia, że ma wrażenie, jakby patrzył przez okno okrętu podwodnego na rozciągającą się za nim głębie wody. — Ej ty! — rozlega się głos blisko jego ucha. Wstaje w miejscu, trzymając rękę na klamce. On cię nie słyszy, mówi drugi głos: ten jest zimny i brutalny. To Stefan. Jest głuchy, pamiętasz. Adrian rusza przed siebie, z całych sił napierając na drzwi, żeby je otworzyć i wybiec na zewnątrz, gdzie jest niebiesko i zimno, z daleka od nich, ale ktoś mocno ciągnie go do tyłu za włosy. To bardzo boli, a Adrian osuwa się na podłogę, pozbawiony tchu. Siedzi nieruchomo skupiając się na powstrzymywaniu łez. Nie jest głuchy, odpowiada pierwszy głos, który należy do przysadzistego i głupiego chłopca o imieniu Josef, poplecznika Stefana. Rozpoznaje go po butach. On po prostu nie mówi. Czarny, zniszczony but porusza się i wymierza kopnięcie w ramię Adriana, który siada i próbuje zebrać swoje rzeczy. Gdyby tylko udało mu się dotrzeć do drzwi. Pieprzone dziwadło, mówi ze śmiechem Stefan. Chwyta go za kaptur kurtki i ciągnie do góry. Adrianowi trzęsą się nogi i chyba upadłby z powrotem, gdyby nie silny chwyt Stefana. Wyobrażasz sobie być takim pieprzonym dziwadłem? Chłopcy się śmieją. Uderz go, rozkazuje Stefan, a Josef wykonuje polecenie. Wali go mocno w brzuch. Jeśli powiesz mu, żeby przestał, to przestanie, informuje Stefan. No, odpowiada jego kolega. Tylko powiedz stop. Napiera językiem na zęby. Usta ma zaciśnięte. Musi tylko znaleźć w sobie słowo. Jedno słowo stop. Nie potrafi. Józef uderza go drugi raz, tym razem w twarz. A robi to tak mocno, że Adrian leci do tyłu i podczas upadku uderza kością policzkową o listwę w drzwiach. Dwaj chłopcy się śmieją. Dlaczego mu po prostu nie powiesz, żeby przestał? pyta Stefan, przysuwając swoją szeroką i czerwoną twarz do Adriana. Jego kwaśny oddech sprawia, że ofierze robi się niedobrze. Spójrz na mnie. Powiedziałem, spójrz na mnie. Ej, stop, puść go, krzyczy głos z drugiego końca korytarza. Stefan natychmiast to robi, po czym dwaj chłopcy wybiegają na zewnątrz, zostawiając za sobą otwarte drzwi, a do środka wpada lodowate powietrze. Chłopiec z powrotem ląduje na podłodze, ale tym razem zostaje bardzo delikatnie podniesiony. Och, skarbie, mówi Mary, dotykając palcem rany na jego policzku. Tak mi przykro. Nie mogą dodzwonić się do jego mamy, ale po tym, jak szkolna pielęgniarka zdezynfekowała rozcięcie na policzku i przykleiła plaster... Może do końca porannych lekcji siedzieć w kącie pokoju nauczycielskiego i robić zadania z fizyki. Stefan i Josef zostali odesłani do domu, nie pierwszy raz. W porze lunchu próbuje zjeść, ale jest mu niedobrze i musi się położyć w gabinecie pielęgniarki. Ciągle nie udało im się dodzwonić do mamy. Musiał na chwilę zasnąć, bo gdy znowu otwiera oczy, ktoś siedzi obok niego. To Marie. — Zawiozę cię do domu, dobrze? — mówi łagodnie, ujmując jego rękę swoją ciepłą dłonią. Gdy siedzą w samochodzie, Adrian wygląda przez okno. Jest po czternastej, a na zewnątrz już rozpościera się fioletowa poświata. Marii się nie odzywa, ale chłopiec czuje, że co jakiś czas na niego zerka. Wie, gdzie go zostawić, że droga nie prowadzi pod sam dom. Nie pierwszy raz go odwozi. Zatrzymuje się w zatoczce pod skalistym zboczem, na którego szczycie budowane są rzędy nowych domów. Czasami, gdy Adrian idzie do szkoły, wybiera dłuższą trasę prowadzącą przez wzgórze i obok placu budowy. Idzie wtedy wzdłuż urwiska i patrzy na port w dole. Nieraz sobie wyobrażał, że traci równowagę i spada z klifu, a jego połamane ciało leży w zatoczce, gdzie Marie właśnie zatrzymała samochód. Niemal siebie tak widzi, przed maską samochodu, martwego. Pa, mówi Marie. Proszę powiedz mamie, żeby do mnie zadzwoniła albo przyjechała się ze mną spotkać, dobrze? Chłopiec kiwa głową i patrzy, jak jego nauczycielka wyjeżdża z zatoczki i włącza się do ruchu, kierując się w stronę miasteczka. Wchodzi na stromą ścieżkę, która prowadzi do głównej drogi ciągnącej się aż do jego domu, który znajduje się wysoko nad zachodnim końcem miasteczka, na szczycie kolejnego klifu, za nowo budowanymi domami. Mama mu powiedziała, że firma zajmująca się budową chce odkupić ich dom, żeby go zburzyć i na jego miejscu postawić nowoczesne apartamenty, ale ona nie zamierza im go sprzedać. Oboje uwielbiają w nim to, że stoi odgrodzone od innych domów ścianą drzew, a z drugiej strony jest już tylko urwisko, poniżej którego ciągnie się pas piasku, gdzie nie da się dojechać samochodem. Kiedyś był to domek letniskowy. Poprzedni właściciele cumowali na plaży małą łódkę, a do domu docierali wąską, niebezpieczną ścieżką. Potem zbudowano nową drogę, dzięki czemu dojazd do miasteczka stał się łatwiejszy, ale końcowy odcinek drogi do domu nadal prowadził w górę, obok plaży i przez gęste zarośla. Gdy Adrian dociera do domu, zamyka za sobą drzwi i zaczyna płakać, uwalniając wszystko to, co w sobie tłumił. Jego szloch przeszywa powietrze i brzmi w małym domu niczym wiatr, który wpadł do środka przez komin. Chodzi bez celu, zrzucając na podłogę wszystko, co po drodze napotka. Ubrania z wieszaków, zdjęcie w ramce, na którym jest o wiele młodszy, gazety położone na stole, książki ustawione na regale. Wszystko to, bez wyjątku, ląduje na podłodze. Dopiero dźwięk tłukącego się szkła w ramce wyrywa Adriana z transu. Wstaje nieruchomo. Przestaje płakać i patrzy na bałagan, którego narobił. Zaczyna chodzić powoli po domu, podnosi rzeczy, które porozrzucał i odkłada je na miejsce. Zbiera kawałki szkła, a zdjęcia chowa między strony encyklopedii z nadzieją, że mama nie od razu zauważy jego brak. Czuje się wykończony, idzie w stronę ławeczki ustawionej pod oknem w kuchni. Siedzi tam przez jakiś czas i spogląda na miasteczko. Ma dziwne przeczucie, że choć świat jest tak blisko, on w istocie do niego nie należy. Widzi samochody ustawiające się w linii, by wjechać na prom płynący do Szwecji, grupki ludzi wracających z pracy do domu, kolejny samolot wzbijający się w powietrze, skręcający na wschód i znikający wśród chmur. Piętnaście dziesięć Ryanair leci do Londynu. Wszyscy ci ludzie idą w różne miejsca, spotykają się z rodziną i przyjaciółmi, robią coś. Adrian nigdy nigdzie nie chodzi, nigdy nie znajdował się na pokładzie samolotu. Poza mamą nie ma żadnej rodziny. Dzieci w szkole zachowują się w stosunku do niego zupełnie inaczej, nawet te, które nie są niemiłe, tak jakby był przedstawicielem innego gatunku, jakimś dziwnym małym ptakiem, który powinien być razem z innymi dziwnymi ptakami wysoko na niebie albo na drzewie, tyle że nigdy nie spotkał kogoś, kto byłby taki jak on. Słońce zniknęło za wzgórzami. Niebo przybrało kolor indygo. Czeka i czeka. Czuje się pusty w środku. Nie potrafi się zmotywować, by wstać z ławeczki i coś zrobić coś, co normalnie by zrobił. Dopiero godzinę później, gdy zapada całkowita ciemność, a on nie potrafi rozróżnić świateł domów rozsianych po wzgórzach otaczających Sandefjord, od pojawiających się na niebie gwiazd, słyszy dźwięk klucza, który mama wsuwa w zamek drzwi. Czeka, aż rzuci torbę na podłodze w korytarzu, zdejmie buty, wejdzie do kuchni połączonej z salonem i go zobaczy. Gdy mama dostrzega sieniaki na jego twarzy i smutną minę, pochmurnieje i pędzi do niego, po czym ujmuje jego twarz w dłonie. Kto ci to zrobił? Szepcze. Nie patrzy na nią, ale ona tak przechyla jego głowę, że ostatecznie nie ma wyboru. Powiedz mi, kochanie, proszę. Adrian kręci głową. Spędźmy to popołudnie jedząc burgery i oglądając samoloty, proponuje mama, bo wie, że tylko w ten sposób poprawi mu humor. Idą powoli ramię w ramię po skutej lodem ścieżce, a potem po deskach prowadzących z plaży na skaliste wzgórze, gdzie znajduje się główna droga. Nie muszą długo czekać na busa, który zatrzymuje się w zatoczce, gdzie wcześniej Marii zostawiła Adriana, mimo to drżą z zimna po kilku minutach. Siadają obok siebie i jadą w ciszy, aż docierają do lotniska. Na zewnątrz jest minus 13 stopni, dlatego idą szybko w stronę budynku z terminalami trzymając się za ręce. W strefie przylotów znajduje się McDonald oraz rzędy siedzeń wychodzących na pas startowy. Mama zamawia jedzenie przy stanowisku samoobsługowym, potem przynosi wszystko tam, gdzie siedzi Adrian, wpatrzony w migające czerwone światło na wieży kontroli lotów. Chłopiec zaczyna jeść burgera, i frytki, ani na chwilę nie odrywając wzroku od nieba. Popatrz, mówi głośno i wyraźnie, samolot z Amsterdamu przyleciał wcześniej. Mama podąża za jego palcem, wskazującym na światła pulsujące nad wzgórzami, które porastają oszronione drzewa. Obserwują, jak samolot się zbliża, aż zamiast ledwie dostrzegalnych świateł, ukazuje się im biało-niebieski Fokker 70, który ląduje idealnie. Ruch jest znikomy, ale Adriana nie męczy wyglądanie przez wielkie okno i czekanie. Mama siedzi cicho, pogrążona w myślach. Boeing 737 linii Weezer ustawia się na pasie startowym, a jego biały kadłub błyszczy w blasku świateł. Adrian siada prosto, zafascynowany. Jego palce nie ruchomieją nad resztą frytek, bo nie chce wytwarzać żadnych dźwięków, gdy samolot zwiększa obroty silników, a z turbin bije gorące powietrze. Rusza w ich stronę dziwnie powoli, jakby był za ciężki, żeby wznieść się w powietrze, ale gdy tylko jego przód się unosi, znajduje się w swoim żywiole. Z niezgrabnego i przykutego do ziemi czegoś staje się tworem niebios, pięknym, ryczącym i drapieżnym ptakiem. Mama wstaje i wskazuje na Adriana ręką, sygnalizując, żeby też wstał. Głaszcze go po włosach i z powrotem nakłada mu polarową czapkę. Dopiero wtedy wychodzą na zewnątrz. W drodze do domu w ogóle się nie odzywają, nawet po tym, jak wysiadają z autobusu. Idą szybko w zimniej ciemności styczniowego wieczoru, trzymając się za otulone rękawiczkami ręce. Później, gdy Adrian leży już w łóżku, mama siada obok niego. – Możliwe, że w najbliższym czasie dokądś wyjedziemy – szepcze w ich sekretnym języku, delikatnie głaszcząc go po brwi. Adrian zerka na nią. Ich spojrzenia przez chwilę się spotykają, ale czuję, że musi odwrócić wzrok. Nagle zdaje sobie sprawę, że mama wygląda inaczej, ale nie jest w stanie nazwać tego, co wyraża jej mina strach czy smutek, a może jedno i drugie? Dokąd, pyta. Jego głos brzmi w małym pokoju obco i głośno. Mama uśmiecha się i całuje go w czubek głowy, przez chwilę nie odrywając ust od jego skóry. Nie wiem, odpowiada. Ale wiem, że kocham Cię najbardziej na świecie i zawsze będę Cię chronić. 2. Lift. Dwa dni później. Tak jak zawsze docieram na miejsce przed ósmą, gdy niebo wciąż jest czarne i usiane białymi gwiazdami. Na zewnątrz jest 15 stopni na minusie, a mój oddech tworzy widoczne obłoczki, gdy krzątam się po swoim małym biurze i przygotowuję na dzisiejszy dzień. Włączam ogrzewanie i szykuję kawę, wyglądając przez okno, gdzie rozciągają się pokryte śniegiem pola migoczące w świetle księżyca. Woda zaczyna się gotować. Nie zdejmuję kurtki, bo wciąż czekam, aż ogrzewanie zrobi swoje, i po chwili popijam pyszną, gorącą kawę. Laptop leży nieotwarty na biurku, a ja przyglądam się, jak nastaje dzień. Przez długi czas siedzę za biurkiem i po prostu czekam. Nie pozwalam jakimkolwiek myślom wpaść do mojej głowy, aż na horyzoncie ponad najbardziej oddalonymi polami, gdzie granice gospodarstwa przechodzą w gęsty las, rozpościera się różowa poświata. Niebo zalewają barwy indygo i głębokiej czerwieni, a księżyc się zniża i znika za linią drzew. Pojawia się wielkie, palące słońce, od którego zasypane śniegiem pola mienią się różem i złotem. Powinnam zaczynać, mam wiele do zrobienia, ale jestem oczarowana i poruszona pięknem wschodu słońca. Nie widzą go ci, którzy wciąż śpią smacznie w łóżkach albo siedzą za biurkiem i nie mają tak dobrego widoku jak ja. Tutaj, w tej starej stodole przerobionej na garaż oraz schowki, a także jedno biuro moje, widzę pola, drzewa oraz fragment Wielkiego Jeziora o tej porze roku skutego lodem. Jedyna ludzka aktywność, jaką stąd dostrzegam, to sporadycznie pojawiający się łyżwiarz, który jeździ po jeziorze, zataczając wielkie koła. Z tej odległości wygląda jak mucha. Widzę też samoloty opadające powoli z nieba w stronę pasa na lotnisku Torp, które znajduje się blisko, choć jest niewidoczne, bo rozciąga się za lasem. Przez to, że nie widzę samego lotniska, taki widok jest niczym scena z filmu katastroficznego samolot pasażerski rozbijający się w odległym lesie. Gdy tu po raz pierwszy przyjechałam, Nastawiałam się na dźwięk zderzenia, na płomienie i gęsty czarny dym, wznoszący się w powietrze po każdym samolocie, który znikał za drzewami. Żyłam wtedy w napięciu, zawsze podskakiwałam na ten nieznany dźwięk, przygotowana na najgorsze i napędzana adrenaliną. Na wiele sposobów wciąż taka jestem, ale w tej małej przestrzeni, gdzie spędzam większość czasu, potrafię się zrelaksować. Uwielbiam widok stąd i naprawdę zaskoczyło mnie terapeutyczne działanie przebywania blisko natury. Często wyobrażam sobie, że jestem gdzie indziej, bo ta okolica jest podobna do wielu innych. Zdarza mi się grać w grę, w której nie jestem Liv Carlsen, mieszkającą na farmie na obrzeżach małego norweskiego miasteczka, lecz kobietą, która żyje może w Szwajcarii, albo Kanadzie, albo w południowo-zachodniej Francji. Ta kobieta jest młodsza ode mnie i wszystkie drzwi wciąż są przed nią otwarte wciąż może korzystać z różnorodnych okazji, a jej wymarzona przyszłość jest dla niej dostępna. W przeciwieństwie do mnie, może wstać od biurka i wyjść na lodowate powietrze, które niesie ze za sobą zapach lasu oraz głębokich, ciemnych jezior i po prostu zmienić swoje życie. Gdy z nieba znikają ostatnie ślady nocy, otwieram laptopa i wpisuję serię długich haseł i szyfrów do systemu. Czekam, aż moje skrzynki pocztowe się odświeżą i pokażą nowe wiadomości. W tym czasie sięgam po dwa telefony, które przykleiłam pod pierwszą szufladą w biurku. Zaczynam przygotowywać kolejną kawę i zmuszam się by poczekać, aż skończy się robić. Dopiero wtedy zerkam na ekran. Nic. Zwykle jest to dobry znak, ale w tej chwili na coś czekam i z każdym dniem bez kontaktu coraz bardziej się niepokoję. Sprawdzam giełdy papierów wartościowych. Od London Stock Exchange po Nasdaq. I wszystko wygląda dobrze. W południe jem dwa jajka na twardo i dwa plasterki szynki, które przyniosłam ze sobą z domu, a potem wkładam kurtkę i ruszam do drzwi. Zwykle nie opuszczam swojego miejsca w stodole w ciągu dnia, bo staram się minimalizować możliwość wpadnięcia na kaja, rolnika, od którego wynajmuję to miejsce. Wydaje się naprawdę miłym facetem, ale im mniej się kontaktujemy, tym lepiej. Otwieram szerokie drewniane drzwi, a te skrzypią głośno, ale gdy wychodzę na zewnątrz, nikogo nie widzę. Zwierzęta są zamknięte, bo zapowiadano bardzo silny mróz, a wnioskując po tym, że nigdzie nie stoją samochody, Kai i jego żona załatwiają pewne sprawy w miasteczku. Okrążam stodołę i ruszam żwawo wzdłuż pola, kierując się w stronę lasu. Nie zabrałam rękawiczek i choć trzymam dłonie w kieszeniach i co chwila zaciskam je i rozluźniam, palce szybko drętwiają mi z zimna. Odwracam się i patrzę na czerwoną stodołę z kratowanymi oknami i białymi parapetami. Wyobrażam sobie, jak siedzę za biurkiem i patrzę na kobietę, która pośpiesznym krokiem kieruje się do lasu. Powietrze przeszywa głośne burczenie, a ja ruszam w jego stronę, w kierunku niebiesko-żółtego samolotu, podchodzącego do lądowania z rozłożonymi klapami i skrzydłami wyraźnie drżącymi na wietrze, którego szary cień pada na pola. Gdyby Adrian wiedział, że codziennie tu przychodzę, do tego miejsca, z niesamowitym widokiem na jego ukochane samoloty, błagałby mnie, żebym go tu zabrała. Znowu odwracam się w stronę stodoły i próbuję sobie wyobrazić, jak mój syn patrzy w tę stronę z okna biura, ale trudno mi stworzyć ten obraz w głowie. Mój syn nie pojawi się tu dla własnego bezpieczeństwa. Nigdy nie dowie się ani o tym miejscu, ani co tutaj robię. Twarz szczypie mnie z zimna, dlatego zaczynam biec. Zanim wrócę do biura, chcę spędzić kilka chwil w lesie. Mimo wszystko w takich chwilach, gdy biegnę po twardym, chrupiącym śniegu, zaciągając się rześkim, zimnym powietrzem, znowu czuję się młoda. Docieram do lasu i wchodzę w jego cichą głębię. To miejsce przypomina mi dom. Ale odpędzam od siebie te myśli, bo nie mogę pozwolić, żeby po mojej twarzy popłynęły gorące łzy. W dzieciństwie spędzałam w lesie mnóstwo czasu. To była moja bezpieczna przestrzeń. Nadal jest. Skupiam się na głębokich oddechach i spokoju, jaki zawsze odczuwam, gdy znajduję się pośród wysokich, okrytych śniegiem sosen. Adrian jest taki sam. Czuje drzewa dokładnie w taki sam sposób, i czasami latem wyciągamy z domu materacę i śpimy wśród drzew. Przesuwam palcami po wykrzywionym pniu, natrafiając opuszkami na zamarznięty sok. Zbieram kilka szyszek, żeby zanieść je do biura, i wciąż trzymając je w ręce, wychodzę z lasu i ruszam w drogę powrotną przez pola. Samochód gospodarza stoi na podjeździe, a ja szybko chowam się w stodole, która znajduje się naprzeciwko domu. Wchodzę na górę, nastawiam wodę w czajniku i zaczynam energicznie pocierać ramiona, żeby się rozgrzać. Właśnie mam sobie zaparzyć kubek mięty, gdy zerkam na jeden z telefonów, które zostawiłam na biurku, co jest do mnie niepodobne. Dostałam wiadomość od numeru, który natychmiast rozpoznaję. Mak zwiądł, czytam. Padam na krzesło. Przez moje ciało przepływa adrenalina. Od razu wstaję i rozglądam się po małym, ubogo umeblowanym biurze w poszukiwaniu wskazówki. Co robić? Mak zwiądł. Nie, szepczę. Proszę, nie, nie teraz. Lilia rozkwita w ciepłe dni, odpisuję, a następnie wyłączam telefon. Otwieram szufladę i wyciągam igłę, którą tam trzymam właśnie na taką okazję, a następnie wciskam ją w boczny panel starszego modelu Samsunga Galaxy. Panel się wysuwa, a ja wyciągam stamtąd kartę SIM. Tnę ją na malutkie kawałeczki, tak małe jak to tylko możliwe, po czym ostrożnie zbieram kawałeczki do foliowego woreczka z zatrzaskiem, jakiego używa się na lotnisku do przechowywania kosmetyków. Otwieram laptopa i ponownie wprowadzam serię długich haseł. Uruchamiam awaryjny transfer danych na serwery zewnętrzne, tak jak wcześniej ćwiczyłam i patrzę jak tęczowe kółko kręci się na środku ekranu. Wszystko musi natychmiast zniknąć z tego laptopa. Komputer pracuje, a ja siadam na podłodze. Muszę się skupić, żeby nie zacząć panikować. Wszystko jest okej, okay, powtarzam sobie. To nie musi nic oznaczać. Ale wiem, że jest inaczej. Po prostu wiem. Poza tym nie mogę ryzykować. Myślę o moim synu, moim słodkim, delikatnym Adrianie, który właśnie w tej chwili wraca ze szkoły do domu w ten swój spokojny, przemyślany sposób. To dla niego naprawdę długa droga, ale nigdy nie narzeka, nawet zimą. Lubi się zatrzymywać i chłonąć otoczenie, a wieczorami opowiada mi o tym, co odkrył. Drzewo wyrwane z korzeniami po ostatniej wichurze. Konstrukcje, które coraz bardziej przypominają domy, stawiane na wzgórzu przez firmę budowlaną. Wyrzucone na piach meduzy daleko w dole, pod naszym domem, który znajduje się na skalistym wzniesieniu nad morzem. Ale dzisiaj tego nie zrobi. Bo musimy stąd wyjechać. Biorę dwadzieścia głębokich oddechów. Serce bije niemal normalnie. Kolejne dziesięć oddechów. Nigdy nie potrzebowałam tak bardzo oczyścić umysłu, jak w tej chwili. Czy naprawdę muszę to zrobić? Zostawić wszystko za sobą? Adrian nie zna innego życia, niż to tutaj. Nigdy nie był na pokładzie samolotu. Nie jest taki, jak inni chłopcy. W ogóle ich nie przypomina. Wracam myślami do chwili, gdy po raz ostatni napisałam do Popi. To było ponad tydzień temu. Poranek był pogodny, jak dzisiaj. Co dokładnie napisałam? Zamykam oczy, wyobrażam sobie ręce, którymi przygotowywałam paczkę, bilety, pieniądze, notatka. Zapisałam ją na niebieskiej karteczce, którą wrzuciłam do koperty z pieniędzmi. Widzę to teraz oczami wyobraźni, widzę, jak szybko pisze na papierze następujące słowa: Powiedz M., że Lilia wciąż jest bezpieczna w domu. Wchodzę w ustawienia w laptopie i wybieram opcję Przywróć ustawienia fabryczne, żeby wyczyścić twardy dysk. Gdy jest po wszystkim, wylewam na urządzenie butelkę wody mineralnej i patrzę, jak na ekranie pojawiają się zakłócenia. Wszystko się rozmazuje, a potem gaśnie. Wstaję i zaczynam szybko chodzić po biurze. Pakuję laptopa do torby, razem z nim chowam telefony, przenośny router oraz kilka papierów, które leżą na biurku. Wyciągam z torebki chusteczki antybakteryjne i wycieram każdą powierzchnię oraz klamki w drzwiach i oknie. Pozwalam sobie na jeszcze jedno zerknięcie przez okno. Po raz ostatni chłonę ten widok. Nie ma jeszcze piętnastej, a światło już zaczyna słabnąć i zalewa otoczenie różową poświatą. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to kolejny wschód słońca będę oglądać z innego miejsca. Zamykam za sobą drzwi i schodzę po schodach. Wychodzę na zewnątrz, po czym ruszam w stronę przystanku autobusowego przy głównej drodze. Maszeruję równym krokiem, w ogóle nie oglądam się za siebie i z trudem się powstrzymuję, żeby nie zacząć biec. Po drodze staram się dodzwonić do Adriana, ale ten nie odbiera. Dzwoni raz za razem, ale nie doczekuje się odpowiedzi. 3. Adrian. Adrian. Siedzi na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. Telefon jest oparty o puste opakowanie po płatkach śniadaniowych, które ustawił przed sobą. Szybko i zwinnie porusza palcami, przygryzając koniuszek języka, kiedy wsuwa krańce papieru pod podwozie samolotu. Ściska przód, ładny, podłużny i skierowany lekko w dół, dzięki czemu jest bardziej opływowy, a to pozytywnie wpłynie na jego prędkość. Już prawie jest gotowy do lotu. Samouczek na YouTube kończy się werblami, a gotowy model Concorda, identyczny z tym, który trzyma w dłoni, szybuje pięknie w powietrzu. A potem ekran robi się czarny. Adrian szczególnie lubi samouczki Mat Planeza, bo w nich leci wyłącznie muzyka. Nie lubi tych, gdzie mówią mu, co ma robić. Złóż tu, włóż tu pod spód, złóż jeszcze raz, bla, bla. Dlaczego muszą to mówić, skoro mogą po prostu pokazać? Dla niego słowa są niczym diamenty. Trudno mu je znaleźć i uważa, że nie powinno się nimi rzucać na prawo i lewo. Wie, że mogą być też piękne, tak jak wtedy, gdy mama siedzi w środku nocy na jego łóżku i szepcze do niego w ich sekretnym języku, bo myśli, że on śpi. Moja mała ptaszyna mówi, a te słowa sprawiają, że z łóżka wzbija się w niebo, gdzie może latać, czując wiatr na brzuchu, gdzie lasy, jeziora, miasta i ludzie są jedynie rozciągającą się pod nim smugą gdzie może regulować prędkość i kierunek lotu dzięki najmniejszym ruchom skrzydeł. Wstaje i uśmiecha się do siebie, patrząc na papierowy samolot, który trzyma w dłoni. To najlepszy ze wszystkich, które do tej pory zrobił. Rozważa, czy zaczekać, aż mama wróci do domu i wtedy sprawdzić, jak lata, żeby wspólnie mogli oglądać jego pełną, elegancji, cichą podróż przez salon, ale ręka aż mu drży, tak bardzo chce nim rzucić i wie, że nie zdoła zaczekać. Wspina się na kanapę, która stoi pod ścianą i staje na oparciu z plecami zwróconymi w stronę ciemności rozciągającej się za oknem. Jest dopiero po szesnastej, ale w drugim tygodniu stycznia świat zalała już ciemność. Adrian nie lubi być sam w domu, gdy tak szybko robi się ciemno, ale lepiej to znosi odkąd mama dała mu iPhone'a, a on odkrył samouczki składania papierowych samolotów. Godziny do jej powrotu, które dotąd były długie i przerażające, nagle upływają w mgnieniu oka na składaniu kolejnych kartek papierów w modele odrzutowców F14, F16, MIG21 oraz Typhoon. Chłopiec wyciąga się tak wysoko jak tylko może, ściskając konkorda między kciukiem a palcem wskazującym i celując tak, by poleciał prosto obok stołu jadalnego, wzdłuż regału z książkami i dotarł do kuchni, a potem go puszcza. Samolot szybuje w powietrzu, jego trójkątne skrzydła ciągną się wzdłuż smukłego kadłuba, a Adrian patrzy na niego z szeroko otwartymi ustami. W głowie mu się to nie mieści. Niemal wyobraża sobie siedzących w wąskiej przestrzeni malutkich ludzi i słyszy huk silników odbijający się w powietrzu, gdy Concord mgnie ponad ciemnym, lśniącym oceanem. Mama będzie nim zachwycona. Pędzi przez duży pokój, by podnieść samolot, który wylądował idealnie na środku kuchni, ale zatrzymuje go niespodziewany dźwięk dzwonka. Staje gwałtownie, ogarnia go strach. To się jeszcze nigdy nie przydarzyło, nikt tu nie przychodzi, nikt nie dzwoni do drzwi. Odwraca się w stronę wejścia, widzi je z miejsca, w którym stoi. W drzwiach jest witraż, pada na niego światło z zewnątrz, a on dostrzega zarys sylwetki postawnego mężczyzny. Dzwonek rozlega się ponownie. Jest przenikliwy, po nim mężczyzna zaczyna natarczywie pukać w tafle szkła. Adrian zamyka oczy, stara się skupić, żeby nie wpaść w panikę, która dopada go o wiele łatwiej niż innych chłopców. Zerka w kierunku telefonu, który wciąż jest oparty o stojące na podłodze pudełko po płatkach. Jest 16.18, mama zwykle przychodzi o 16.13 albo 14, więc dlaczego jeszcze jej nie ma i co powinien teraz zrobić? Mógłby bezszelestnie dotrzeć do telefonu i zadzwonić do mamy, żeby go poinstruowała, albo mógłby otworzyć drzwi. Tak postępują ludzie, gdy ktoś dzwoni. Wie o tym, bo widział takie sceny w telewizji. Poza tym, właśnie po to ludzie montują dzwonki przy drzwiach. Tyle, że w ich domu ten dzwonek nigdy nie był używany. Adrian zakłada łańcuch na drzwiach ten, którego używają w nocy. Ręka widocznie mu drży, tak jak to robiła zaledwie chwilę temu, ale wtedy drżała z ekscytacji, bo miał rzucić papierowym odrzutowcem. Otwiera górny zamek, potem dolny, a następnie uchyla drzwi, aż łańcuch przy drzwiach się napina. Po drugiej stronie stoi nieznajomy. Na pewno nie spodziewał się Adriana, bo rozchyla usta i otwiera szeroko oczy, przypominając zaskoczoną postać z kreskówki. Adrian czeka, aż mężczyzna coś powie, ale ten milczy. Widocznie zadzwonił do niewłaściwych drzwi. Mój Boże, mówi w końcu po angielsku. Adrian zna trochę angielski, bo uczą się go w szkole. Czy twoja e, mama jest w domu? Wpatruje się w nieznajomego i powoli kręci głową. Nie kłamie. Wiesz kiedy będzie? pyta mężczyzna, ale Adrian nie wszystko słyszy, bo chyba zaraz zemdleje ze stresu. Dlatego zamyka drzwi i zasuwa zamki, ale wtedy mężczyzna zaczyna pukać jeszcze mocniej. Otwórz drzwi, mówi. Musisz mnie wysłuchać, proszę. Proszę, otwórz drzwi. Chłopiec robi kilka niepewnych kroków w głąb domu, a potem pędzi do telefonu. Czuje się dziwnie. Myśli ma splątane, tak jakby wszystkie jednocześnie pojawiły się w jego głowie. Mężczyzna. Trzęsące się na zawiasach drzwi. Mamy nie ma w domu. Samolot. Czarne niebo. Przyszywający strach. Mama, gdzie ona jest. Idealnie szybujący papierowy samolot. Głos mężczyzny i jego dzikie spojrzenie. Ciemność. Otwiera FaceTime i dzwoni do mamy. Od razu odbiera. Na ekranie pojawia się jej twarz. Wygląda na zdenerwowaną albo smutną, ale na widok swojego chłopca nieco się rozpogadza. Jednak w chwili, gdy dostrzega przerażenie na jego twarzy, robi się czujna. Zaczyna rozglądać się dookoła i zadowolona z tego, że nikogo nie ma w pobliżu, zniża głos i zaczyna szeptać. Gdzie byłeś, Adrian? Wiele razy próbowałam się do ciebie dodzwonić. Na linii słychać jakiś głośny dźwięk i dociera do niego, że to jego oddech. Wie, co musi powiedzieć, ale słowa nie nadchodzą. Są niczym kamyki w jego ustach, wyczuwalne, ale nie potrafi ich wydobyć. Mama znowu rozgląda się dookoła, a potem szepcze, żeby użył swoich znaków. Mm. Próbuję próbuje coś powiedzieć, ale gdy udaje mu się rozchylić usta, po długim pomruku z jego gardła wyrywa się krzyk. Adrian, kochanie, spokojnie. Co się dzieje? Skarbia, zostań ze mną, popatrz na mnie, Adrian, oddychaj. No już, kochanie, oddychaj. Wpatruje się w twarz mamy. Jej wielkie, pełne zmartwienia oczy, różowe, rozchylone usta, ciemne włosy wystające z wełnianej czapki i rozwiewane przez wiatr. Widzi za nią wodę i rząd łódek. Idzie na skróty przez stocznie. Jest niedaleko i dotrze do domu za kilka minut. W tej chwili niemal biegnie, ale on musi wydobyć z siebie słowa, ostrzec ją. Hmm, próbuję hmm, próbuje jeszcze raz. Adrian, kochanie, posłuchaj mnie. Mama staje, przysuwa telefon blisko do twarzy. To, co teraz czujesz, to panika. Rozmawialiśmy o tym. I o tym, jakie to straszne. Bardzo mi przykro, że tak czujesz. Czy możesz spróbować zaczerpnąć kilka głębokich oddechów i powiedzieć mi, co się dzieje? Adrian staje całkowicie nieruchomo i nasłuchuje pukania. Ale to ustało. Patrzy mamie prosto w oczy. Są szare i szeroko rozstawione, tak jak jego. Tylko, że jego oczy są niebieskie. Bierze trzy bardzo głębokie oddechy i czuje, że jego serce bije wolniej. Mężczyzna! Szepcze. Za drzwiami jest mężczyzna! Synku, posłuchaj mnie, mówi mama tym razem głośniej. Znowu biegnie pomarańczowe światła za jej plecami podskakują. Nie otwieraj drzwi. Nie otwieraj, pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi. Za pięć minut będę w domu licz razem ze mną. Zaczyna liczyć w głowie, słuchając mamy, która do niego biegnie. Jeden, dwa, trzy, cztery. W chwili, gdy ma powiedzieć pięć, za nią pojawia się wielki cień. To bez wątpienia wielki mężczyzna. Rzuca się na nią z prawej strony, gdzie ścieżka biegnie wzdłuż brzegu, a mama wrzeszczy przerażająco, brzmi jak kot, któremu ktoś nadepnął na ogon. Telefon upada na ziemię. Przez chwilę jest wycelowany prosto w księżyc i magazyny, a także mężczyznę. Jego twarz jest zakryta, widać tylko oczy, oraz błyszczącą wodę, ale potem sunie przez pomost, a ekran robi się czarny. Mama krzyczy Adrian. Powtarza to raz za razem, to słowo jest dla niego proste. Mama ale mamy nie ma. 4. Anastazja. Każdego dnia nastawia budzik na piątą trzydzieści. To nawyk wyrobiony w niej przez babcie, która prawdopodobnie chciała nauczyć tego samego swoje jedyne dziecko. Anastazja szybko wyłącza budzik, żeby nie obudzić innych. Ściany są cienkie, a jej sypialnia bez okien jest wciśnięta między tę większą, którą dzielą Ksenia i Natalia, a pomieszczenie ich było jadalnie, gdzie śpi Miki. Wstaje z łóżka, po czym kieruje się do kuchni, gdzie w ciszy przygotowuje mocną, czarną kawę. Pije ją, stojąc przy oknie, i patrzy, jak światło księżyca odbija się w kałużach na ulicy. Powtarza sobie w głowie plan dnia. Sześć castingów przed południem, pięć po. Robi krok w tył i przygląda się swojemu odbiciu w szybie. Duże oczy, zmierzwione włosy, zabrane na czubku głowy, worki pod oczami, szyja długa, jak krucha łodyga. Po wypiciu kawy stoi dalej przy oknie i spogląda na pogrążone we śnie miasto. Minęły dwa miesiące, ale wszystko wciąż wydaje się tutaj dziwne. Język, budynki, ludzie, tak jakby byli zatopieni w pięknie, ale w ogóle tego nie dostrzegali. Dla nich to piękno jest nieodłączne. Pewne. Tak jak zawsze było i jak zawsze będzie. Język ma w sobie własne piękno i ukazuje je w melodyczności, tak dalekiej od twardości ojczystego języka Anastazji. Budynki również nie przypominają wiejskich okolic, w jakich się wychowywała i każdego dnia przeszywają dreszcz, gdy opuszcza mieszkanie na ostatnim piętrze i przesuwając ręką podrewnianej poręczy, wygładzonej dotykiem wielu dłoni, schodzi pięć pięter, żeby znaleźć się na Wijamelco. Ma wrażenie, jakby wcześniej rano w Mediolanie panowała posępna cisza, mimo tłumów idących gdzieś w pośpiechu. Anastazja lubi pieszo pokonywać drogę z Porta Wenecja, przez dzielnicę Mody oraz centrum miasta do Via Savona. Gdy pada, jedzie metrem, ale o tej porze roku rzadko się to zdarza. W dodatku uwielbia w czasie spacerów kierować twarz w stronę słońca. Dzisiaj ubiera się powoli. Wkłada spodnie z wysokim stanem, żeby podkreślić bardzo wąską talię, oraz białą, dopasowaną koszulkę, czyli coś, co nosi przez większość czasu. Niech widzą ciebie, nie twoje ubrania, mówi Graciela. Powoli i ostrożnie rozczesuje włosy, rozplątując kołtunki, które zrobiły się przez noc w okolicach karku, aż w końcu złocisto-blond pukle są gładkie i lśniące. Dopiero wtedy zbiera je we wysoki kucyk. To była jedna z pierwszych rzeczy, które Graciela do niej powiedziała. Ta twarz odmieni twoje życie, zwiąż włosy, żeby ją zobaczyli. Nie ma jeszcze siódmej, gdy wychodzi z budynku o ozdobnej fasadzie i z małymi balkonami pełnymi kwiatów. Mieszka na ostatnim piętrze, gdzie kiedyś znajdowały się pomieszczenia służby. Uśmiecha się do mężczyzny, który prowadzi kawiarnię na rogu lambro. Jak każdego ranka zajęty jest ustawianiem na zewnątrz metalowych krzeseł i stolików. Witają, kłaniając się i mówi: Buongiorno, la russa più bella. Idzie szybko, omijając wózki z gazetami i psy wyprowadzane na poranne spacer przez mediolańskie damy, które chowają zaczerwienione oczy za ogromnymi okularami przeciwsłonecznymi. Przemyka między dziećmi prowadzonymi do przedszkola zatłoczonymi chodnikami, obierając swoją ulubioną drogę przez Corso Wenecja, a następnie Corso Giacomo Matteotti, aż do Via Monteleone. Graciela nazywa to miejsce perłą Mediolanu. Dla Anastazji obranie trasy przez miasto oznacza trochę dłuższy spacer, ale chodzi tędy zawsze, gdy ma więcej czasu, żeby przypomnieć sobie, gdzie jest i dokąd właśnie zmierza. Mija sklepy Bulgarii, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Prada, Salvatore Ferragamo, a potem zatrzymuje się przed Gucci. W witrynie stoi manekin pozujący ze szpicrutą, której czubek drażni policzek męskiego manekina położonego na ziemi z twarzą wciśniętą w sztuczny trawnik. Żeński manekin przygniata go do ziemi szpilką, a nad jego głową trzyma torebkę z bambusową rączką. Na ścianie za tą sceną wisi wielki poster, na którym supermodelka Mariana Toledo pozuje z tą samą torebką w rękach i trzyma ją jak noworodka. Anastazja wpatruje się w tę dziwną scenę, po czym przenosi wzrok na swoje odbicie w witrynie. Próbuję wyobrazić sobie swoją twarz na miejscu twarzy Mariany Toledo na billboardach w Mediolanie, a także w innych miastach, które chcę zobaczyć: Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Anastazja Nikitina. Najnowsza twarz Gucci'ego. Jeszcze kilka miesięcy temu było to nierealne marzenie, jednak wczoraj odebrała telefon. Pietro i Luigi z Gucci'ego nie mogą się doczekać jutrzejszego spotkania z tobą, powiedziała Graciela, nie będąc w stanie powstrzymać drżenia w głosie wywołanego ekscytacją. Anastazja bierze głęboki oddech i kontynuuje spacer w Via Monteleone, ale teraz nie widzi wokół siebie włoskiej ekskluzywnej okolicy, lecz skąpaną w słońcu leśną drogę, na której stała wiele miesięcy wcześniej, gdzie po raz pierwszy spotkała Graciele Marko. Kobieta wyłoniła się z dużej grupy turystów, mężczyzn i kobiet z całego świata, którzy stali i rozmawiali w wielu językach, podziwiając złote kopuły klasztoru oraz bukiety kwiatów złożone w darze cierpiętnikom. Akurat zamiatała schody, gdy zdała sobie sprawę, że jest obserwowana i stała się świadoma każdego ruchu. Odwróciła się i stanęła twarzą w twarz z kobietą, która oddzieliła się od grupy. Turystka patrzyła na nią z rozchylonymi ustami, jakby nagle ujrzała mityczne stworzenie. Smukła, oliwkowa dłoń ozdobiona kilkoma złotymi pierścionkami chwyciła aparat zawieszony na jej szyi. Po skroni kobiety spłynęła strużka potu, która skapnęła na musztardową bluzkę. Powiedziała coś, ale Anastazja nie zrozumiała. Kobieta zrobiła kilka kroków w jej stronę i zaczęła się lekko śmiać. Anastazja poczuła się skrępowana dziwnym zachowaniem nieznajomej i rozejrzała się w poszukiwaniu babci, która, gdy ją ostatni raz widziała, pracowała przy kwiatach wokół pomnika. Piękna, powiedziała kobieta. I to Anastazja zrozumiała. Taka piękna. Wskazała na aparat i zanim dziewczyna zrozumiała, o co jej chodzi, turystka zrobiła kilka zdjęć. Dwa dni później Anastazja i jej babcia pojechały autobusem do centrum miasta. Dziewczyna była przytłoczona, wręcz sparaliżowana, gdy chłonęła otoczenie. Choć mieszkały zaledwie kilka kilometrów od obszarów miejskich, ich życie toczyło się wokół daczy i rozległych ogrodów, lasów, pór roku oraz pielęgnowania terenu klasztoru. Anastazja nie mogła sobie przypomnieć, kiedy po raz ostatni była w centrum Jekaterynburga. Zachowała tylko kilka bolesnych wspomnień z dzieciństwa związanych z ubogą częścią miasta, gdy wciąż mieszkała z matką, zanim ta umarła. Po śmierci matki, babcia przybyła jej na ratunek i wychowała ją w przytulnej daczy otoczonej dzikimi ogrodami. Ona i Wiera ruszyły z przystanku na ulicy Borysa Jelcyna w stronę hotelu, wielkiej, przypominającej lustro budowli wzniesionej na lewym brzegu rzeki Iset. Był lipiec, a rzeka płynęła ospale przez miasto srebrzysta niczym naszyjnik. Mimo wczesnej godziny, powietrze było gorące i wilgotne. Anastazja i jej babcia weszły do lobby hotelu Hyatt Regency Excelsior, gdzie pod dziwaczną i modernistyczną ekspozycją z ogromnych żarówek ułożonych w kształt klasycznego żerandola stała kobieta, spotkana w ganino i jamie. Towarzyszył jej szczupły młody mężczyzna oraz kolejna kobieta. Powiedziała coś, a mężczyzna przetłumaczył to na rosyjski, przedstawiając się jako Yuri. Wytłumaczył, że kobieta, Sylwia Nebio, była znaną fotografką modową. Drugą z pań okazała się Graciela Marco, pracująca dla agencji modelingowej GIO w Mediolanie. Jesteś po prostu wspaniała, wyjątkowa, jedna na milion. Yuri tłumaczył słowa Sylwii, a Graciela kiwnęła głową. Musisz przylecieć do Mediolanu. Anastazja praktycznie nie słyszała o Mediolanie i nie byłaby w stanie zlokalizować Włoch na mapie tak samo jak nie umiałaby wskazać dziewiątego księżyca Saturna na nocnym niebie. Zakończyła edukację w wieku 14 lat i od tamtego czasu pielęgnowała razem z babcią ziemię wokół Ganiny Jamy. Niecały miesiąc później Anastazja poleciała do Mediolanu. Dopiero gdy po raz pierwszy znalazła się na pokładzie samolotu, dotarło do niej, co za sobą zostawia. Wspominała tygodnie, które minęło od czasu pierwszego spotkania z Sylwią i Gracielą aż do momentu, gdy siedziała przypięta na wąskim siedzeniu i obserwowała Jekaterynburg oraz rozległe lasy, nad którymi właśnie przelatywali. Przed wylotem jeszcze dwukrotnie pojawiła się w mieście. Za pierwszym razem pojechała tam, by fotograf zrobił jej zdjęcia. Był to Rosjanin, który nie odzywał się ani słowem, i gestami instruował, jak ma się obrócić. Za drugim razem była tam, by wypełnić dokumenty, dzięki którym mogła dostać wizę oraz paszport. Anastazja nigdy nie opuściła obwodu Swierdłowskiego, miasta ani kraju, w którym się urodziła. Nigdy nie miała konta bankowego, paszportu ani telefonu komórkowego. Ale to się zmieniło. Położyła te nowe rzeczy na biurku i za każdym razem, gdy na nie patrzyła, ogarniała ją głęboka obawa. Miała wrażenie, że przewidywalna przyszłość, którą sobie wyobrażała, została wymazana a na jej miejscu pojawiła się czarna dziura, w którą miała wskoczyć. Wieczorami siadała z Wierą na Starym Pomoście i patrzyła na rozciągające się przed nimi morze kwiatów i listowia skąpanych w blednącym złotym świetle otoczone murem sosen. Zajadały się pistacjami oraz prażonymi ziarnami słonecznika, przeganiając chmary komarów, które nadlatywały z nadbliźniaczych strumieni płynących wolno po obu stronach posesji. Anastazja ogarniała panika na myśl, że niedługo znajdzie się wiele tysięcy kilometrów od tego wszystkiego, a Wiera zostanie sama i będzie pielęgnować ziemię tak jak zawsze to robiła, gdy tymczasem ona zamieszka w wielkim mieście, gdzie nikogo nie zna, gdzie nie będzie rozumiała ani słowa i po raz pierwszy w swoim dwudziestodwuletnim życiu będzie zdana tylko na siebie. Wiera wyczuwała chwilę, gdy dopadał ją strach i ujmowała wtedy jej dłoń. Anastazja zamykała wówczas oczy i głęboko oddychała powietrzem, które pachniało dzieciństwem. Rabarbarem, liliami, pomidorami, storczykami syberyjskimi, perowską, liliami długokwiatowymi, chryzantemami, dzwonkami, czerwonymi tulipanami. Zagubiona w myślach o domu, Anastazja idzie przez miasto, nie zwracając uwagi na otoczenie, stawiając kolejne kroki jak na autopilocie, Aż dociera do nowoczesnego budynku, gdzie mieści się Agencja Gio, w której pojawia się każdego ranka. Jeszcze przez chwilę trzyma się wspomnień o wierze. Gdyby jej babcia ją teraz widziała, stojącą przed jedną z czołowych agencji modelek na świecie, gdzie miała się zaprezentować przed ludźmi od Gucciego, jej ogorzałą i miłą twarz rozjaśniłby szeroki uśmiech. Wyciągnęła rękę i przygładziłaby niesforne włosy na skroniach Anastazji. Tak jak zawsze to robiła. Krasiwa ja Anaszka, powiedziałaby. Piękna Anaszka. Anastazja wznosi na chwilę twarz w stronę jasnego, porannego słońca i zamyka oczy. A potem wchodzi do środka. Jest późne popołudnie. Po całym dniu castingów bolą ją kończyny i stawy, ale teraz nadszedł ten szczególny moment. Najważniejsza prezentacja. Wchodzi do pomieszczenia, które właśnie opuszcza inna dziewczyna. Ona także jest wysoka, szczupła, powalająco piękna. Wymieniają szybkie spojrzenia, nie ma w nich ani wrogości, ani uprzejmości. Przejdź proszę, mówi jeden z mężczyzn siedzących na białych, plastikowych krzesłach pod ścianą pomieszczenia, dużej przestrzeni na ostatnim piętrze nowoczesnego budynku, niedaleko miejsca, gdzie mieszka Anastazja. Trzeci mężczyzna stoi za obiektywem. Zaczyna grać muzyka. Ku jej zaskoczeniu to Let's get it on, Marwina Idzie pewnym siebie energicznym krokiem, który ćwiczyła bez końca zachęcana przez graciele. Anastazji mija zdenerwowanie, skupia się na miarowych krokach, idealnym obrocie, nawiązaniu kontaktów wzrokowego z mężczyznami, którzy siedzą z boku. Po drugim przejściu starszy z nich, niski i łysiejący, z zaskakująco słodką i młodą twarzą, zatrzymuje ją na środku pomieszczenia. Staje i podchodzi do niej, a ona drży lekko. Zdenerwowanie wraca, usta ma nagle zdrętwiałe i suche. Mężczyzna, Luigi, kładzie smukłą, brązową dłoń na biodrze Anastazji i przyciąga ją bliżej. Tak, mówi. Ty. 5. Adrian Mama, 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 powtarza Adrian. Ciągle próbuje się z nią połączyć, ale od razu włącza się poczta głosowa. Oczywiście, że tak. Przecież na własne oczy widział, jak upuściła telefon. Musi jej pomóc. Słyszy dziwny dźwięk, jakby zawodzenie. Przypomina mu uwięzionego ptaka, ale dociera do niego, że to on go wydaje. Stoi na oparciu kanapy i widzi stamtąd pas plaży rozciągającej się daleko w dole, gdzie powinna być teraz mama. Czy to się dzieje naprawdę? Czy rzeczywiście to widział? Wie, że do drzwi pukał mężczyzna, a mama została wciągnięta w zasadzkę widział sylwetkę mężczyzny, ale ten miał zasłoniętą twarz. To musiał być ten sam człowiek, który pukał do drzwi. Musiał pobiec w stronę głównej drogi, gdy Adrian zamknął mu drzwi przed nosem. Pewnie wtedy spotkał mamę. Szukał jej, tak powiedział. Zaskakuje z kanapy, zaczyna chodzić szybko po domu i zbierać swoje rzeczy, wkłada buty i kurtkę. Wybiega na zewnątrz, nawet nie zamykając drzwi. Pozostawia je otwarte, niczym rozdziawione usta. Jest tak zimno, że aż sapia, ale wtedy przypomina sobie, że musi być cicho. Wciąż trzyma w ręce papierowy samolot, więc chowa go do kieszeni. Rozgląda się po znajomych ulicach, patrzy na światła w oddali i nasłuchuje. Dobiega go jedynie szum fal rozbijających się o brzeg. Idzie wzdłuż krawędzi klifu. Dużo stąd widzi dzięki jasno świecącemu księżycowi. Dookoła jest pusto, jak zawsze. A on musi walczyć sam ze sobą, żeby nie nawoływać mamy. W porcie widzi jedynie małą łódź żaglową, która dziobem przebija cienką warstwę lodu. Chłopiec obraca się i szybko biegnie ścieżką w stronę morza. Pokonuje plażę, wbiega na wzgórze i kieruje się w stronę głównej drogi. Jest już niemal na miejscu. Widzi poruszające się światła aut, błyskające między gałęziami brzus. Wtedy słyszy głośny szelest po swojej prawej stronie. Nie ma czasu zarejestrować tego, co się dzieje, bo zostaje powalony na ziemię przez potężnego mężczyznę, który zasłania mu usta wielką zimną dłonią. 6. Selma. Przez godzinę, która upłynęła odkąd wcisnęła wyśli, Selma walczyła z nerwową energią, która przez nią przepływała, gdy co chwila podnosiła wzrok, żeby przez szklane przesuwne drzwi zobaczyć reakcję Olawa który siedział w swoim biurze. Ten jednak pozostaje niewzruszony, choć zmarszczka na jego czole chyba się pogłębiła, odkąd zaczął czytać jej artykuł. Selma czuje się emocjonalnie i psychicznie wyczerpana po tym, jak wprowadzała ostatnie poprawki. W typowy dla siebie sposób w pełni się zaangażowała, dokładnie analizując wszystkie aspekty każdej ze spraw. Nie spała po nocach, poprawiając najdrobniejsze błędy i literówki i za każdym razem, gdy przewijała stronę dokumentu zawierającego pięć tysięcy słów, czuła, jaki wpływ mają zdjęcia tych biednych dziewczyn. Znała każdy detal ich twarzy, każdy szczegół tragicznych historii i czuła się odpowiedzialna, by przekazać je czytelnikom Dax Posten. Selma? Ziemia do Eriksen. Olaf stoi przy jej biurku z zakłopotanym wyrazem twarzy. O, hej, wybacz, zamyśliłam się. Nie jestem zaskoczony, sporo rzeczy do przemyślenia. To prawda. Czy mogłabyś na chwilę przyjść do mojego biura? Idzie za szefem, zerkając krótko na oeuvreslotsgate przez szklaną ścianę. Na zwykle zatłoczonej ulicy nie ma praktycznie nikogo. Jest trzeci tydzień stycznia, o piętnastej trzydzieści robi się ciemno, a temperatura sięga minus piętnastu stopni. W świetle latarni widać spadające z nieba drobiny zmarzniętego śniegu. Usiądź proszę, mówi Olaf. Selma zajmuje miejsce, zsuwając się na krawędź krzesła i walczy sama ze sobą, żeby nie zacząć bawić się małymi szklanymi figurkami, które jej szef trzyma na biurku. Nie będę kłamał, Selmo. To była naprawdę ciężka lektura. Zbyt ciężka? Nie, tekst jest świetny, po prostu wow. Naprawdę? Naprawdę. Olaf wciska klawisz na swoim maku, a ekran budzi się do życia. Patrzy z niego Daria Miłoszewa. Po prostu jestem zszokowany mhm, mm mruczy Salma i odwraca wzrok od Dari. Skupia się na szklanych figurkach. Małpa, słoń i żyrafa błyszczą w padającym z góry świetle. Nie mogę uwierzyć, że to jej się przydarzyło. Jej i innym. Tak, to jest niewiarygodne. Tak sobie myślę, co możemy zrobić. Na pewno puścimy to do druku, ale zastanawiam się, czy możemy to wykorzystać, żeby coś zmienić. Cóż, w sprawie wszystkiego, co odkryłam, kontaktowałam się z Sarą Halin z Interpolu, choć oni większość tego już wiedzieli. Problem w tym, że przestępcy niższego szczebla zostali schwytani i zamknięci, ale ci, którzy mają władzę, którzy tym wszystkim zarządzają, są chronieni. Niemal niemożliwe jest odkrycie, kim są i kto ich chroni. Są nietykalni. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.